Jak PKN Orlen obniża ceny paliw, część druga. Witajcie. Od nowego tygodnia nowa niespodzianka cenowa. 95 i tańszy diesel przebiły 6 zł. Dla porównania na Circle K ceny kształtują się tak, jak teraz widzicie. Natomiast trzecia stacja benzynowa to PKS ZAE. Właśnie Państwo widzicie. PKS ZAE jest najtańszy, jednak warto pamiętać, że są to zagraniczne firmy, więc nie dajemy zarobić Polakom, tylko w przypadku Circle K Kanadyjczykom, a w przypadku PKS ZAE tutaj akurat nie wiem, czy jest to polska stacja, czy nie, ale tak czy inaczej Orlen i Lotos to są dwie pewne polskie stacje benzynowe. A jeśli będziemy dawać zarobić osobom z zagranicy, to wtedy też mniej pieniędzy będzie w polskiej gospodarce i wtedy też będziemy się wolniej rozwijać. Jednak prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował, że na koniec trzeciego kwartału mają 7 miliardów ma Orlen zysku. Więc czy to z tym kosztem, czy nie, pan prezes Obajtek stwierdzi, że to jest nie dzięki temu kosztowi. Jednak zapraszam do oglądania do innych odcinków na kanał Pada.pl i zaraz na do subskrypcji. Cześć!